Samolot wszedł na ścieżkę schodzenia. Przypominamy, że na lotnisku Siewierny nie ma systemu ILS. Kontroler loków na czas poinformował załogę o wejściu na ścieżkę schodzenia. Przypominam, że schodzenie odbywało się w chmurach, bez widoczności naziemnych punktów orientacyjnych. Mimo informacji kontrolera, załoga kontynuowała lot na wysokości kręgu, wypełniając kartę kontrolną. Właściwej prędkości schodzenia nawigator nie podał. Schodzenie rozpoczęło się ze znacznym opóźnieniem, co później wymagało znaczącego zwiększenia prędkości schodzenia. Przy locie po ścieżce schodzenia załoga utrzymywała podwyższoną szybkość około 300 km na godzinę zamiast 265 km na godzinę, co dodatkowo utrudniało pilotowanie. Od tego momentu nawigator informował załogę o ścieżce schodzenia. Obserwowane na ekranie radaru położenie samolotu nie przekraczało dopuszczalnych granic, zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw, według których odbywał się lot. По правилам которого выполнялся полет. Посадка дополнительно 123 метра. Załoga została poinformowana o pozycji samolotu. Kontroler wydał polecenie posadka do pełnikielna, lądowanie do powtórki. W zależności od istniejących warunków, na przykład gdy zalany jest pas startowy albo pogorszą się warunki meteorologiczne, kontroler informuje o tym załogę i komunikuje posadka do pełnikielna. To sformułowanie oznacza, że nie ma zezwolenia na lądowanie. W takim przypadku, jeśli załoga przed przekroczeniem wysokości podjęcia decyzji ogłosi decyzję o lądowaniu na własną odpowiedzialność, kontroler może zezwolić na lądowanie. Ale takie zezwolenie będzie oznaczać jedynie, że przestrzeń powietrzna i pas startowy są wolne. Do wysokości podejmowania decyzji 100 metrów i później nie padły żadne komunikaty od załogi. W trakcie naprowadzania samolot znalazł się 120 metrów ponad ustanowioną na lotnisku Siewiernej ścieżką schodzenia, co przesądziło o wyższej szybkości schodzenia i wywołało pierwsze ostrzeżenie sygnalizacji TAWS. Na podstawowym elektronicznym wysokościomierzu dowódcy było ustawione standardowe ciśnienie 760 mm, co doprowadziło do zawyżenia jego wskazań o około 180 metrów. Nie było możliwe ustalenie, który z członków załogi i dlaczego to zrobił. Точно установить по имеющимся данным не представилось возможным. Na pozostałych wysokościomierzach, łącznie z drugim wysokościomierzem dowódcy, pozostawało ciśnienie lotniska 745 mm. Porównując wskazania barometrycznych wysokościomierzy i radio wysokościomierza oraz meldunki nawigatora o wysokości lotu, można wyciągnąć wniosek, że poczynając od 300 metrów, komunikaty o wysokości opierały się na wskazaniach radio wysokościomierza bez uwzględnienia ukształtowania terenu, co stanowiło naruszenie technologii pracy i dezinformowało załogę. Nawigator załogi miał 26-godzinny samodzielny nalot na Tu-154 i 2,5-miesięczną przerwę w lotach na tym samolocie, w czasie której latał jako drugi pilot samolotu Jak-40. W tej chwili samolot zniża się z prędkością opadania ponad 8 metrów na sekundę, co jest dwukrotnie większe od właściwej prędkości na ścieżce schodzenia. Żaden z członków załogi nie uprzedził krótkie zniżenie, raptowne opadanie. Taka prędkość schodzenia została zachowana aż do początku manewru uniknięcia zderzenia z przeszkodą. Samolot dotarł do ustalonej minimalnej bezpiecznej wysokości schodzenia 100 metrów. Analiza faktycznych warunków meteorologicznych pokazała, że niemożliwe było dostrzeżenie świateł, systemu sygnalizacyjnego czy punktów orientacyjnych. Nie było żadnych meldunków załogi. Kontroler nie wydawał zezwolenia na lądowanie.
Załoga miała obowiązek zainicjować odejście na drugi krąg, ale samowolnie kontynuowała schodzenie z włączonymi autopilotem i automatem regulacji ciągu. Nawigator kontynuował podawanie wysokości co 10 metrów, aż do wysokości 20 metrów. Na niejednokrotne sygnały systemu TAWS załoga nie reagowała. Gwałtowne działania dowódcy, podjęte w ostatniej chwili, nie były wynikiem decyzji o odejściu na drugi krąg i świadomej reakcji. Nie являли się rezultatem jego sformułowanego решения po uchodu na второй круг i осознанной реакции на большую вертикальную. Duża prędkość schodzenia około 8 metrów na sekundę, wielokrotne sygnały TAWS, zejście poniżej wysokości podjęcia decyzji 100 metrów, dźwiękowy sygnał o wejściu na wysokość podjęcia decyzji 60 metrów, komunikat drugiego pilota, odchodzimy, polecenie kontrolera, przerwanie schodzenia, horyzont 101, świadczą o próbie wyjścia na wizualny lot do osiągnięcia najbliższej radiolatarni w celu lądowania wizualnie. Свидетельствует о попытке выхода на визуальный полет до пролета ближнего приводного радиомаяка с целью производства посадки визуально. Dalej na filmie czerwony samolot będzie pokazywać właściwą trajektorię lotu przy dokonanym na czas odejściu na drugi krąg. Terrain ahead. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up. Pull up. Pull up. Dari waktu tadi. Trzeba podkreślić, że zderzenie z przeszkodą odbyło się poniżej poziomu pasa startowego przed zaznaczonym punktem naziemnym najbliższej radiolatarni, którego koordynatów załoga nie widziała w systemie kierowania lotem. W takiej sytuacji był to klasyczny przypadek zderzenia z ziemią w locie kontrolowanym, czyli tak zwany Controlled Flight into Terrain, który co roku powtarza się w światowym lotnictwie. Na zakończenie chcę podkreślić, że w filmie pokazano bezpośrednie przyczyny zdarzenia. Systemowe przyczyny przedstawiono w raporcie końcowym.